Czy pan sugeruje nam, że, że Kaczyński się zemścił na Polsce yy, i był gotów yy, popełnić zdradę yy, formalną albo nieformalną, żeby uzyskać prymat, prymat w polskiej polityce, a przynajmniej od, od, odreagować to, że go nie miał? Yy, tak, aczkolwiek tutaj yy, kwestie ambicjonalne łączą się z, ideolo z ideologicznymi, no bo Kaczyński. Już w PRL-u szczerze wierzył, że demokracja liberalna nie jest dobrym systemem. Uważał, że komunizm należy zastąpić autorytaryzmem nacjonalistycznym, w którym prywatny biznes może istnieć pod warunkiem, że jest podporządkowany władzom partyjnym, partyjnym i państwowym. I tutaj pobudki ambicjonalne i ideologiczne doskonale się splatały.